Kalimera, kalimera. Dzisiaj takie szybkie śniadanie. Wstałam, jestem po treningu. W tych nowych miseczkach, które kupiłam w sklepach Jumbo, są przepiękne. Patrzcie, jakie piękne. Piękny kolor błękitu. O, a tutaj za oknem mi śpiewają ptaki. Co to za recital? O. Ptaki śpiewają pięknie. Kalimera. I takie szybkie śniadanko zaraz po treningu. Więc jogurt grecki. Do tego pokroiłam kiwi. Mam jeszcze do tego berry, czyli strawberry. I mam tutaj jagody. Piękne jagody. Pycha. Do tego daję trochę musli, takie pożywne śniadanko. Chia, tutaj ziarenka słonecznika i jeszcze siemię lniane. Dobra, zobaczmy, co to za śniadanko wyjdzie. Nie lubię tak sypać jedną ręką, ale... Także trochę musli. Trochę ziarenek chia. Słonecznik. Oczywiście niedużo, bo akurat nie mam ochoty na jakieś wielkie śniadanie, bo później będzie jeszcze kawa, więc siemię lniane to jest najlepsze. Tego zawsze dużo sypię. No i do dekoracji moje jagody. Jagody to uwielbiam. To są moje najlepsze owoce. Trzeba trochę pogadać tego jogurtu. Oczywiście później będą wymieszane. No, ile ich tam jest? Ale pyszne. Moje ulubione. Oh my god. Truskawka. Następna. Czemu nie? I tutaj następna. Także takie śniadanko. Do tego jeszcze miód. Ale niekoniecznie. To wystarczy. Także śniadanko gotowe. Ja chciałabym je zjeść gdzieś na świeżym powietrzu. Jeszcze moje kwiaty z urodzin, które pokazuję kolejny raz, ale są przepiękne. Także śniadanko będzie zjedzone na zewnątrz. Ale pięknie. O. Tutaj sobie postawię. I na świeżym powietrzu sobie zjem. Albo pójdę do parku. Zaraz przyniosę sobie, pójdę sobie do parku zjeść. Hej, Cyprus Vlog, Vlog Cyp. Dzisiaj jest 10 marca. Słuchajcie, jestem sobie przed domem.
I słuchajcie, ptaki śpiewają. Patrzcie, jakie piękne maki już. Piękne maki już. Ja jestem tak ubrana w po prostu sportowe rzeczy. W klapkach, japonkach, widzicie? Takie jest ciepło, 10 marzec. Wzięłam sobie moją książkę Sophie Parashu. Ta fantazma, ta nakitasta matia. I tutaj zrobiłam sobie śniadanie. Patrzcie, jakie mam cudowne śniadanie. Truskaweczki, jagody, tutaj jest musli, kiwi i jogurt. Także śniadanie z naturą, na tle natury. Jest przepięknie. Piękny park. Tutaj jeszcze obok dom budują, ale no trudno. Jest cudownie, także ja pozdrawiam. Fajnie by było porozmawiać teraz o czymś, ale muszę zjeść sobie śniadanko i naprawdę mam ochotę przeczytać dalszy ciąg tej książki, dlatego rozmowa może później, ale słuchajcie, taka natura, tylko nic, tylko cieszyć się życiem. Piękny marzec na Cyprze. Pozdrawiam. Więc to jest ta największa siatka, reklamówka z Jumbo. No ja tak szybko pokażę Wam, co ja sobie tam wybrałam. Dobra. Nie wiem, ja... A, dzisiaj jeszcze chciałam powiedzieć, że jest... dzisiaj jest Cykno Pempti. To jest takie święto na Cyprze, jak my mamy święto Tłusty Czwartek. To oni mają Cykno Pempti, czyli Tłusty Czwartek. Ja tutaj mam pureki, się nazywają pyszne, z takim budyniem w środku, przepyszne. Także jak ktoś mieszka w Larnacy, zapraszam na kawę i na takie słodkości. No a Cypryjczycy uwielbiają suflaki, także dzisiaj jedzą, wszyscy sobie jedli suflaki. Także Cykno Pempti to jest Tłusty Czwartek na Cyprze, mają 40 dni postu bez mięsa, tak jak my w Polsce. Słuchajcie, co ja kupiłam, tylko chcę Wam pokazać. A tu mi koleżanka akurat Cypryjka spakowała tak do tych worków, żeby się nie potłukły talerze. Co ja jeszcze? O. Chcę Wam pokazać piękny komplecik talerzy, które, no ja mam zawsze, ja uwielbiam talerze. I słuchajcie, i tak, popatrzcie, jaki piękny kolor, taki błękit, cudowny turkus. Do moich śniadań, ten przepiękny talerz, no praktycznie on z tyłu jest piękniejszy niż tutaj, ale są przepiękne. I jeszcze tutaj ten talerz, przepiękny jak muszla. Także mam taki zestaw, jak ktoś mieszka na Cyprze albo w Grecji, to patrzcie, jaki piękny możecie sobie stworzyć zestaw śniadaniowy. Popatrzcie, nie wiem ile to kosztuje, bo nie chcę patrzeć na rachunek, pójdziecie sobie do sklepu Jumbo zobaczyć, ale są przepiękne. Tutaj mam, a tą jeszcze kupiłam, bo ja taką miseczkę mam, więc będę miała więcej, takie podobają mi się. I tutaj wzięłam jeszcze, nie wiem, no takie do 2 euro kosztują te miseczki, ale są przepiękne. Patrzcie, turkus, także mój wybór to takie turkusowe kolory. No, także wzięłam to, to jest wszystko do mycia. Kieliszki takie nad morze, ja często chodzę nad morzem. Nad morze wino, więc takie kieliszki za 1,5 euro. Piękne są. Kryształy mam na specjalne okazje, a takie zwykłe z Jumbo na takie nad morze czy do domu nawet kieliszki są. Także kupiłam sobie, no naprawdę kosztują do 2 euro. Przepiękne. Także mamy tutaj takie szkło. I co ja jeszcze kupiłam? No jak zwykle mam słabość do kubków, a teraz wybrałam taki kubeczek. Tak, to ja. Żartuję. Dystans do siebie, poczucie humoru. Nie, dlaczego nie? Queen. Każda kobieta powinna być królową dla siebie i mieć króla. Także to ze szkła. Dobra, no to teraz z tej torby. Co ja kupiłam, matko? Dobra, to ja może tak będę pokazywać. Będę wykładać prawą ręką. Tylko chwileczkę. No to zaczynamy robić koktajl. Daję do tego świeżo umyty szpinak. Bardzo dużo. Szpinak to jest samo zdrowie, więc dużo żelaza, magnezu. O. Do tego troszeczkę kokosowego mleka.
Do tego daję kiwi. I tutaj zostały mi z imprezy morele i trzeba je wykorzystać. Także będzie morelowo-szpinakowy koktajl. Ten syrop nie jest za bardzo dietetyczny, ale trudno. Będzie taki słodki koktajl, ale zdrowy. Wykorzystam te morele, już więcej nie będę kupować tych moreli, tylko będę świeże kupować. Ok, są owoce. Także jest i banan, morele, szpinak i kiwi. Wystarczy. Zobaczymy, czy to się wszystko zmiesza. Take me away from home. Show me all the places I've never known. And we'll chase the night. Race all of these broken dreams in flight. O Boże, jaki pyszny obiad. Fryteczki. Sypryjskich ziemniaków, u mnie na obiad taki i chicken nuggets, pierś z kurczaka. Pycha. Tutaj jeszcze róże. Już zwiędłe. Ale obiad mam pyszny, do tego sobie buraczki zasmażane podjadam. Takie chicken nuggets z piersi kurczaka. Pyszna sprawa. Piękny dzień. Naprawdę za oknem jest cudownie. Taki marzec to ja uwielbiam. A buraczki mam tutaj, widzicie, z polskiego sklepu. Pycha. Pomysł na obiad. Południe po 16. Ja wróciłam z zakupów, byłam nad morzem, piękny dzień, także spędziłam 2 godziny nad morzem. No i jak byłam na tej mojej ulubionej plaży Dekelia, to wstąpiłam do polskiego sklepu. Więc pokażę Wam, a może z tej strony, pokażę Wam, co kupiłam w polskim sklepie. Słońce strasznie tutaj odbija, dlatego muszę zasłonę najlepiej. Zachód słońca. Więc pokazuję taki vlog, haul zakupowy, co kupiłam w polskim sklepie.
to jest w ogóle warzywniak, a te trzy siatki są z polskiego sklepu. Dobra, tutaj odsłaniam. O, jeszcze moje piękne róże, niech będą sobie w tle. Pokażę wam, jakie uwielbiam produkty z polskiego sklepu. Zakupy z polskiego sklepu na 60 euro i w warzywniaku na 40, czyli 100 euro wyjście na zakupy. Słuchajcie, bardzo fajne paróweczki Tarczyńskiego z kurczaka po 2 euro. Moje ulubione kabanosy to Tarczyńskiego, drobiowe, po 2,70. Tutaj kopytka. Śledź na szybko po kaszubsku. Śledzik na raz też uwielbiam. Och, te róże spadły, zasuszone, no. Ja lubię suszone róże, dlatego je niech jeszcze nie wyrzucam. Śledzik na raz znowu Lisnera. I tutaj mamy, często pokazuję, moje ulubione fantazje jagodowe. Fantazja malinowa ulubiona. I tak dalej. Wziąłam 4. Tutaj mam ryby. Bardzo dobre jakieś ryby, mintaje, czy nie mintaje, nie wiem co to jest. Czekaj. Ryby, morszczuk. A druga rybka. A druga rybka to mintaj. Także to idzie do zamrażalki. Kopytka też. Co jeszcze z polskiego sklepiku? Słuchajcie, to po prostu padłam. Jak zobaczyłam kurki blanszowane całe, no to po prostu musiałam to kupić. Ja uwielbiam kurki. To są moje najlepsze grzyby z Polski leśne i kurki uwielbiam. Do tego jakieś fajne w śmietankowym sosie kurczak. No po prostu, albo nawet, no nie wiem, ale to są moje ulubione grzyby, kurki leśne. Także to też idzie do zamrażalki. Tutaj czuć kiełbasę wiejską, słuchajcie, najlepsza kiełbasa wiejska w tym sklepie, polecam. Tutaj polędwiczkę kupiłam, tego nie będę pokazywać. O, jeszcze tutaj mam więcej fantazji jagodowej, dokładnie. Jogurt grecki, taki mamy w sklepiku. Mamy też małą pastelę z makreli, bo akurat makreli nie było, a ja chciałam. To masło polecane z mlekowity, klarowane, fajnie do smażenia. Słuchajcie, jeśli chodzi o paróweczki, to jeszcze wiedeńskie. Ja tylko kupuję właśnie z szynki albo z kurczaka, więc nie z takich zwykłych. Do tego jeszcze następne śledzie, ja jestem fanką śledzi. Sera królewskiego tej firmy. Oczywiście jeszcze ogórki kiszone za 1,50 euro muszą być. Kefir z Polski, z mlekowity. I jeszcze tutaj kupiłam takie fajne pasta, nie wiem, pasta do mycia skóry, ziaja. I świetny antyoksydacja, taki fajny do psikania z jagody i akai. Także to też fajnie, za 3 euro. Co jeszcze polski sklep? Słuchajcie, polecam jak zawsze polskie produkty, polski sklep Herbapol Żurawina. To jest mój wybór. I następna herbatka malina. Słuchajcie, teraz mogę siedzieć sobie z herbatkami. Przepyszne. Do tego moim wyborem jest piwo bezalkoholowe Karmi. Czasami lubię takie właśnie nie za gorzkie, nie za słodkie, ale ciemne. Bardzo fajne, bez alkoholu, za euro. A drugie wypiłam już na plaży, jak siedziałam 2 godziny nad morzem. Do tego takie na szybko kubki. Ja wiem, że jestem za zdrową żywnością, ale czasami polska i polska zupka się przyda. Tutaj bardzo fajne za 2 euro kaszoto borowikowe. To jest super produkt, tak jak się nie ma pomysłu na obiadek. I kaszoto jarmuż i czosnek. To musi być pyszne za 2 euro. Do tego jak zawsze ćwikła z chrzanem musi być. I tutaj dwie jeszcze takie zupki ogórkowe. I słuchajcie, za 60 euro to były moje zakupy w polskim sklepie. Także nie za mało, nie za dużo, ale jest wędlinka, są sery, są kabanosy i ryby były chyba drogie. Ale no 60 euro tyle kosztuje. Teraz na szybko, zaraz tylko wpakuję do zamrażalnika i zaraz pokażę wam zakupy z warzywniaka. Dokończenie moich zakupów, hol zakupowy, pokazałam polskie zakupy z polskiego sklepu, a tutaj pokazuję z warzywniaka, Prinos. Za 40 euro, czyli razem około 100 euro i słuchajcie, jak zobaczyłam te malinowe pomidorki, to po prostu masakra. Jak można nie wziąć takich pomidorów? Tak jak w Polsce malinowe. Ja mam sentyment do takich właśnie rzeczy, ale naprawdę jesteśmy na Cyprze. Patrzcie, jakie malinowe pomidory. Piękne. No po prostu cudo. Do tego mój wybór to są jagody. Słuchajcie, te jagody są bardzo drogie. Około 4 euro za pakowanie. I to samo
Tutaj porzeczka, no przepiękna, ale no, no drogie są. Takie małe pakowanie kosztuje 4 euro. Truskawki są za 2,5 euro na Cyprze, także fajne. 2,5 euro. Mój wybór to zawsze buraczki, jogurt z owczego mleka, mleko kokosowe, ale bez dodatku cukru. No i tutaj warzywa. Nie będę Wam pokazywać warzyw, ale patrzcie, jakie piękne mamy szpinak świeży. No po prostu o rany. 30 centów czy 35 centów. Taki szpinak Wam pokażę. Przepiękny. To jest dla mnie codzienność. Szpinak i awokado to jest dla mnie produkty codzienne, codzienne. Więc awokado jak najbardziej. Patrzcie, jaki fajny szczypiorek cypryjski znalazłam na sztuki. Przepiękne, jak pachnie. Tutaj kupiłam sobie taki gotowy sznycel. Pycha na obiad. Oczywiście jakaś sałatka warzywna rosyjska. Nie będę Wam pokazywać warzyw, bo to nie o to chodzi. Marchewki i takie sprawy. Tylko tak po prostu mówię, że takie 40 euro, takie warzywa zielone, przepiękne. A w poniedziałek mamy święto cypryjskie, Kafali Deftera, także słuchajcie, to są dla mnie super warzywa. Także robimy sobie piknik pod gołym niebem, na słoneczku, nad morzem. Także będzie się działo w Kafali Deftera, czyli czysty poniedziałek. Święto na Cyprze, także dzisiaj jest piątek, zaczynamy weekend i patrzcie, jakie piękne porzeczki, no i jagody. To są dla mnie takie taki wybór. Ja pokazuję takie moje vlogi, co ja lubię kupować, może kogoś zainspiruję. Pokazuję mniej więcej, ile co kosztuje, ale piękne awokado. I najważniejsze się zdrowo odżywiać. Dobra, pozdrawiam, bo ja muszę to rozpakować i po prostu może jakiś film na Netflixie obejrzeć. Kwiaty jeszcze są z moich urodzin. Piękne. Książki czekają na czytanie. Telewizja, Netflix, może jakiś spacer, ale nie, już ja już miałam dwa spacery, więc koniec spacerów na dzisiaj. Dobra, zabiorę się do ogarnięcia tego bałaganu. Pozdrawiam serdecznie. Zakupy, hol, Cypr. A to już moja segregacja po zakupach. Każdy tutaj swój ma półmisek, awokado, pomidorki, cytrynki swój półmisek, tutaj owoce. Tutaj całe zielsko, najlepiej troszeczkę wody wlać i trzymać je w takim właśnie szklanym pojemniku. Szpina, koperek, sałata, brokuły. Wszystko musi być troszeczkę w wodzie, wtedy się więcej wytrzyma. Tutaj patrzcie, jaki piękny świeży czosnek, marchewkę do lodówki, wszystko tutaj do lodówki. Oczywiście taka jest moja segregacja. To zostawiam na zewnątrz, to zostawiam na zewnątrz, tylko dwa, tylko te warzywa daję do lodówki. No a tutaj już moje jagody, truskaweczki i no, jak to się nazywa? Porzeczki. Taką mam segregację, tutaj jeszcze winogrona, także lodówka, taka segregacja. No i tutaj miejsce moje fantazje najlepsze. Zaraz obok jajek i pasty, no ale i tutaj mam taką segregację w lodówce. Także pamiętam taki program Polacy za granicą, to też mi otworzyli lodówkę i wszystko widzieli, także to jest normalne na YouTubie. Dobra, to ja już zrobiłam segregację moich warzyw, owoców, to są witaminy, jeśli kupujecie warzywa i owoce, zdrowo się odżywacie, to nie potrzebujecie lekarstw. Serdecznie pozdrawiam, miłego wieczoru, ja idę myć samochód, dobrze, że przed moim domem można myć samochody, mam własną wodę, wszystko ten, także sobie na weekend umyję sobie swój, sama sobie samochód. Po co ekologicznie, po co dawać zarobić myjnią, jak sobie można samemu. Przed domem, także wszystko, płyn do mycia naczyń i wszystko, szoruje samochód. Pozdrawiam.